Siemaneczko, witajcie. Kolejny odcinek z Shadow of the Tomb Raider. Zanim wyruszymy na wątek główny, mamy jeszcze jeden. To się nazywa fachowo. Mamy jeszcze jedną kryptę do zwiedzenia. To są krypty z pierwszych lokacji, tak? Gdzie i tak dopiero z czasem mógłbym się pojawić ze względu na brak sprzętu. Typowa mechanika metroidvaniowa. Lat nie wszedł tu żaden człowiek. Że mamy część ekwipunku i do pewnych rzeczy nie możemy dotrzeć, dopóki nie odnajdziemy sobie bardzo przyjemna pułapka, nie ukrywam. Ale musimy chyba tutaj iść. Laro, może jakieś światełko? Okej. To rozumiem, nam otworzy. To chyba wyjście. Mamy wyjście zabezpieczone. W takim razie. Dobra, idziemy dalej. A ja myślałam, że pójdzie jak myślę. Jeżeli Laro tak sądziłaś, to nie ukrywajmy, jesteś naiwna. Tu nie dosięgnę. Tu wygląda, że też nie. Tu wygląda, że również nie. Już nie mogę zmienić. Tutaj. O, jednak poszło łatwo, ale i tak się tu nie dostaniemy. Szlak. Spokojnie. Tu się zatrzymać. Jakby nie patrzeć, Aztekowie i Inkowie ze względu na... Teraz powinnam dostać się do sarkofagu. Cholera, muszę się dalej wspinać. Na konkwistadorów. Całkiem zmyślne te pułapki robili. No, teraz się złapałaś. Szlaro, chcesz? Jak chcesz, to potrafisz.
tutaj, po boku. Jeszcze jest tutaj, się można powspinać. Na szczęście już nie muszę tego robić. Mamy dwie możliwości. Ja bym tak najpierw tu poszedł. Wiadomo, zawsze mogą być jakieś surowce, materiały. Nie ukrywam, że było warto. Jednej rzeczy tylko nie mamy. Może gdzieś tam, przed tym tunelem jest ta skrytka. Wszystko wskazuje, że przed ona się znajduje. No to my zaraz namierzymy. Bo ona była tutaj. Dobra, teoretycznie wiem chyba jak się dostać. Tak powiem... Spróbujmy podjąć ryzyko. Drzewem, skałą. O. Pióra, mamy surowce. Mamy to. Kolejny punkt umiejętności. Ja to rozumiem. I tak musimy trafić do obozowiska i tak. Pierwszy sierpnia. Dzisiejsze... 99% mam tutaj ukończone. I tak musimy się do obozu dostać i tak. W celu oczywiście rozdania punktów. To jest bardzo ważna rzecz. Ale również ważną rzeczą jest przemieszczenie się już do, tak jak mówiłem, to bierzemy. Co my tutaj mamy?
damn it. Niechaj będą. Rzućmy tylko okiem. No, strój z piór, no. Tutaj nic więcej odkrywczego to nie ma. Dobra. Ja przemieszczam się do... Jako, że tutaj mamy wszystkie grobowce i tego typu tematy poogarniane. My sobie stąd pójdziemy do monolitu. Chyba, że monolit mamy już odkryty. Nie mam tutaj odkrytego monolitu. I widzimy się już za chwilę. Witam z powrotem. W tej wesołej mieścińce. Tu widzę, coś jest. Tam. Przemieszczamy się bardzo ładnie. Od razu. Co tu pod wodą też jest co robić? No tak, zwłaszcza, że ich podtopiło, tak? Jeszcze coś było. Okej. Okay. Ukończone wyzwanie zawsze mnie cieszy. Dawaj, 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 Lara. Czytaj. Opisuję coś, co jest blisko. Weź głęboki oddech, a znajdziesz mnie pod nosem innego. Dobra, nurkujemy, bo tu jest co zbierać. Do góry. Przeczytaj tam sobie. Okej. Czy mam coś tutaj jeszcze? Chyba już nie. A nie, jednak jest, jeszcze jest. Elegancko do góry. Ja bym jeszcze jedno miejsce odwiedził. Wiecie? Kupca. Właśnie kupca bym odwiedził. Gdzie jest serio, senior? Myślisz, że on się boi? Cómo te fue hoy?
tutaj możemy pogadać. Nie wiem, jak mogą tak radośnie plotkować, skoro tak wiele straciliśmy. Przepraszam. Czekaj, nie jesteś Mariellą? Nie, ja tylko... przepraszam, że przeszkadzam. Masz jakieś przedmioty na wymianę? Dobrego dnia. Na pewno pokaż. Coś się znajdzie. Pokaż, panie, co pan masz ciekawego. 6000 mam, tak? Większa ilość amunicji. Proszę. Ciche strzały. Zasobniki. Tłumik. Doskonały wybór. A co ja mogę sprzedać? Na pewno... Dobry interes dla nas obojga. Skóra jaguara, pióra orła, to może nie. Proszę. Interesy z tobą to przyjemność. Dobra, chyba będę musiał obozowisko odwiedzić. Tam jest ten orzeł. Znalazłam ruiny Inków, ale sądzę, że fundamenty świątyni są starsze. Tak, Abby przypomniała sobie, gdzie widziała ten symbol. Jest gdzieś wewnątrz świątyni. Świetnie, podziękuj jej ode mnie. Siedzę tu z nim. Możesz mi podziękować, niczego nie niszcząc. Zaraz tam będę, Lara. Dobra, tu jest ten orzeł, tak? To jest on. Bo tutaj ktoś wspominał o tym orle, tak? Jest jakaś miejscówka, z którym mógłbym go... Dobra, to obozowisko możemy zrobić. Bardzo mnie to cieszy. Ten, czy ja mam się dostać gdzieś tam do niego? No dobra. Trafiłem, tak? Wyznawcy Trójcy są spięci. Ale skoro są tu, to na pewno nas wyprzedzają. Przynajmniej znaczy to, że jestem na tropie czegoś. A jeśli Dominguez ma rację, muszę dotrzeć do tej skrzyni przed nim. Rozumiem, że to tutaj tłumik jest, tak? Dobra, ale tu myślę, że najpierw będziemy ulepszać łuk. No to pistolet ten mamy ulepszony praktycznie do oporu.
co się dało ulepszyć, to ulepszyłem. Punkty? Nie ma nic ciekawego. Może wyłączę tego oznaczenie, tego orełka. Tu coś jest. Tu bym odwiedził jeszcze ten teren, wiecie? Tereny łowieckie. Królik trafiony. Ach, nie rozumiem, co to znaczy. Okej, okay. No dobra. Jeżeli nie rozumiesz, to jeszcze go nie odczytasz. Dobra, tu gdzieś królik był trafiony. Nie mam na to miejsca. Wow. Tego się nie spodziewałem. Dawaj skórę. Jeszcze chwilę sobie tylko tutaj. Dobra, czytamy. Idzie zaraz nam level znowu wpadnie. To levele szybko tutaj idą. Pełne. Więcej nie uniosę. No tak. Niczego nie niszcz. Więcej nie uniosę. A mamy zadanie, żeby 5 totemów rozwalić. To był jakiś wyrośnięty. No i mamy kolejny grobowiec. Także wybierzemy się tu. Nie mam na to miejsca. Bo dlaczego by nie? Dobra, sobie cyk. Mamy 6 minut. Okej, okay, czyli my tutaj nic nie zrobimy, bo nie mamy sprzętu. Najważniejsze, że mamy oznaczony ten grobowiec. Możemy to uznać za spory sukces. Okej, okay, kolejny totem.
dobra, wejdźmy tu jeszcze na górę. Mam możliwości, no to... O, jest tutaj coś. Pióra. Pióra zawsze w cenie. Tu coś jest. Nie ukrywam, że pewnie przydałoby się tutaj wejść. Okej, teoretycznie mam plan jak, tylko czy ja gdzieś nie zabłądziłem za mocno? A nie, jesteśmy już dalej w dobrym miejscu. Czytaj mi tutaj kolejną ścianę. Stąd już tutaj trafię. Elegancko. No tak, no i stąd... To równie dobrze mogłem tak od razu zrobić. Aj. Dobra, mniejsza, udało się, to jest najważniejsze. I słuchajcie, nie ruszamy na razie dalej z questem. Ja się tutaj jeszcze porozglądam w celu znalezienia tego ostatniego totemu. No i w następnym odcinku zrobimy już quest główny, także... Trzymajcie się i do następnego. Hej!